Hej, witam Cię serdecznie na podsumowaniu sesji. Kolejny dzień, w którym dowiemy się dosłownie w kilka minut, jak zakończyła się sesja giełdowa. Zerkniemy też na rynki oczywiście światowe, bo po tych informacjach, które napłynęły z samego rana o odwecie Iranu, tak więc no, wiadomo, że takie informacje niosą za sobą również dosyć mocne szarpnięcie na rynkach i właśnie zobaczymy, jak rynki na to zareagowały. No i oczywiście wszyscy w napięciu czekają na tak naprawdę to, co Trump jaką decyzję podejmie i czy Stany będą robić jakiś odwet, tak więc to też bardzo mocno może wpłynąć na rynki, tak więc na razie wszyscy są przeświadczeni, że będzie spokój, tak więc zobaczymy, oczywiście czas pokaże, jak będzie naprawdę. I oczywiście na wstępie tego nagrania zachęcam Cię do wniesienia opłaty pay-per-view, czyli subskrypcja, łapa w górę i komentarz. Ciebie to nic nie kosztuje, a dla mnie jest to podziękowanie za ten materiał, jak i również przypominam, że pod każdym nagraniem możesz podzielić się ze wszystkimi widzami informacjami, które napłynęły na rynek w dniu dzisiejszym, a są według Ciebie istotne, obok których nie można przejść obojętnie, z którymi warto się zapoznać, które mogą wpłynąć na rynek, mogą wpłynąć na kursy, czy to poszczególnych walorów, czy też spółek. Tak więc daj znać w komentarzu, co według Ciebie jest warte uwagi, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy dzielili takimi newsami. Tą część zostawiam Tobie. Ja pokazuję konkretne sytuacje, które miały miejsce na rynku pod względem właśnie procentów, co się zmieniło i co tak naprawdę dzisiaj ten rynek nam ciekawego przyniósł, a Ty masz okazję podzielić się informacjami i do tego Cię jak zawsze zachęcam. I już nie przedłużając, przechodzę pierw przez rynki międzynarodowe, zobaczmy, co się wydarzyło. Dorzuciłem też jakąś ciekawostkę ropę, tak poglądowo, bo wiadomo, że w tych wszystkich zawirowaniach wokół Iranu ropa dostaje tak naprawdę najmocniej i tutaj wszyscy ci, którzy rozgrywają ropę, czy to przez właśnie kontrakty, no to widzą, że tak naprawdę no, ropa dosyć mocno szarpie, jak widzimy przy takiej świecy i takim zakresie czynowym, naprawdę na lewarze jest to mega kosmiczne, zarówno mogą być i straty, i zyski, tak więc no, ropa jest dosyć ryzykownym aktywem pod rozgrywanie, tak więc jak widzimy dzisiejszy zakres cenowy był bardzo mocny, boom. Tak, tutaj możemy w tym momencie widzieć i ona zawsze będzie dostawać po głowie przy tego typu informacjach. Jak zareagowały pozostałe rynki? Zobaczmy w Niemczech. Pomimo tego mocnego oberwania już mamy wyciągniętą sesję 13 360 punktów na chwilę obecną na niemieckim DAX-ie i mocno wzrostowa sesja. Stany, które niedawno się otworzyły, również mocno cisną do góry, pomimo tego, że otworzyły się też dosyć nisko, tak więc 3245 punktów na chwilę obecną. Wczorajsza sesja zamknęła się na spadku. I to są właśnie te cienie, świadczą o tym, jak mocno takie informacje wpływają, ale potem jak widać, że rynek i tak robi co mu się podoba i podąża we właściwym dla niego kierunku, tak więc widzimy, że panowie wyciągają mocno tą sytuację, podobnie zresztą jak pikowało i złoto i srebro, mieliśmy te wystrzały i teraz mamy oczywiście spadki na srebrze, w tym momencie 18,22 dolarów za uncję na srebrze i złoto pewnie analogicznie. Dokładnie, mieliśmy wystrzał na złocie, maksymalny poziom nawet wynosił 1611 dolarów za uncję, a w tym momencie 1567 dolarów za uncję, tak więc wszedł w taki poziom równowagi z tych dwóch dni. Zobaczymy oczywiście, co przyniosą kolejne sesje, ale widzimy, jaki potężny wpływ na rynek mają te tak nagłe informacje, dlatego warto je śledzić. Oczywiście takich informacji nie przewidzimy, ale jeżeli jesteś na rynku, rozgrywasz to kontraktami, to tak naprawdę możesz wtedy też zareagować i być może uda Ci się złapać jakiś korzystny ruch. Jeżeli chodzi o waluty, tak więc dolar do złotówki, złotówka w dalszym ciągu się nam osłabia, dolar 3,81 za sztukę i kolejna sesja wzrostowa i zobaczmy euro. Euro mamy w tym momencie w zawieszeniu, tak więc na chwilę obecną w tym momencie jeszcze na delikatnym minusie 4,24 i widzimy, że taka niezdecydowana sesja, zobaczymy oczywiście, jak to się zakończy za parę godzin. Tak więc tak wygląda przekrój tego, co się dzieje na rynkach globalnie. A jeżeli chodzi o rynek krypto, to wszyscy mówią, że Bitcoin wystrzelił na fali tych doniesień również w stosunku do Iranu. Czy to jest prawda, czy też nie, tego tak naprawdę nikt nie wie. 69,3 dominacja Bitcoina, ale na pewno jest pewne jedno, że Bitcoin wystrzelił ponad 8318 dolarów za sztukę. 5% mocny wzrost dzisiaj, tak więc bardzo ładnie to wygląda. Tak więc król tutaj odradził
nadrabia te straty, gdzie niedawno jeszcze kosztował poniżej 7 tysięcy dolarów, tak więc ci, którzy się załapali, to serdeczne gratulacje. W topowej dziesiątce jeszcze na CoinMarketCap najmocniej rośnie nam Litecoin 2,61 i 2% Bitcoin SV. Czy mamy coś jeszcze spektakularnego? Niżej Tezos 4% i 7% Chainlink dorzuca. Z tych największych skrajności w topowej setce 30, prawie 2% Bitcoin Diamond rośnie, 12,66% Horizon, Bitcoin Gold 12,46% czy CryptoCoin 10% do przodu. To są te najmocniejsze dzisiaj wzrosty. Aż jestem ciekawy, jak polska giełda zareagowała na te informacje. Bitcoin 9,43%, Mindset Coin 7,15%, oczywiście to są straty. Energii minus 7%, Komodo blisko 6, 5,25% Nano. To są największe straty na rynku krypto w topowej setce. No i jeżeli chodzi o indeks strachu, no to widzimy, że 51% w tym momencie, wynik neutralny, tak więc tak to w tym momencie się plasuje, jeżeli chodzi o wynik indeksu strachu na rynku krypto, tak więc raczej nie ma go w ogóle, rynek spokojnie robi to, co po prostu sobie zamierza. Jeżeli chodzi o rynek giełdowy, zobaczymy oczywiście, czy jakieś wstrząśnięcie na rynku pod wpływem tych informacji porannych miało miejsce. Zobaczmy. Powiększam oczywiście, zerkniemy pierw to, co spotykamy się co tydzień. Bumbit nam po prostu dzisiaj tak kosmicznie wystrzelił, że to jest jakaś niesamowita sytuacja. Daj znać, co za tym stoi, co tam Bumbit szykuje, z czym się miałeś okazję zapoznać, bo naprawdę wygląda to mega kozacko, szczególnie na zamknięcie, jak wyciągnęli to nawet pod 41%, no to o czymś to świadczy. 32 jest pewnie na zamknięciu, bo wiadomo, że na dogrywce walą największe tutaj właśnie jeszcze wzrosty. Carbon 13%, kolejny dzień mocnych wzrostów, tak więc bardzo ładnie. TS Games również piąteczka z przodu i to mocna. Juju piąteczka z przodu, The Distance piątka z przodu, Redzik 4%, tak więc widzimy, że mamy dosyć ciekawe wzrosta. Skoro już sprawdzam statystyki, to od razu Ci powiem, że transakcji zawarto 78 717, a jeżeli chodzi o obroty 732 572 578 zł, to są obroty na dzisiaj warszawskim parkiecie. Zerknijmy sobie z drugiej strony na największe spadki na gamingu, gdzie traci Falcon 12,7%, Artifex 6% traci, FD Games 5,23%, EC Games 3,61 czy Creepy Jar 2,95. To są te najmocniejsze straty. Pod względem obrotów oczywiście zawsze król, czyli CD Projekt, który dzisiaj traci blisko procent. 281,10 zł musi zapłacić w dniu dzisiejszym za jedną akcję CD Projektu. TS Games blisko 11 milionów obrotu, Playway 3 200 000, 11bit 2 400 000, Boombit 2 100 000, tak więc też bardzo ciekawe obroty, potem nawet Carbon ponad blisko miliona i CA Games 900 tysięcy. Tak to wygląda na chwilę obecną. Pamiętaj, że w większości gaming jest notowany właśnie na rynku New Connect, tak więc on powoduje, że na tym rynku są oczywiście obroty. W WIG-u banki, co tam na ciekawego na bankach? Dzisiaj nieznacznie, tylko mBank urósł dosłownie 0,1%. Unicredit 0,09, a pozostałe wszystkie banki na minusie, w tym indeks, jeżeli go rozgrywa, 6703 punkty, 1,5% blisko na minusie, najwięcej traci Millennium blisko 4%, Getin 3,35, Santander 3,11, tak więc tak to wygląda na chwilę obecną. Za to OZE, co nam dzisiaj dobrego pokazało, Columbus urósł na pięknym obrocie. W końcu widzimy, te obroty wróciły do normy, tak więc tak jak kiedyś mieliśmy tę sytuację, ponad milionowe obroty na spółkach z OZE, no to właśnie je widzimy teraz. Columbus 11% na 1 300 000 obroty, 01 Cybaton 11% na 1 700 000 obrotu. Potem mamy Remelsol 5,88, 5,55 Novavis, 5,52 Foton 1,92 do przodu, tak więc bardzo ciekawa sytuacja. Fluid 8% w dół, Biomas 5,29 w dół, PEP blisko 3% w dół, ML System 1% w dół. W obrotach królują te dwie spółki, o których wspomniałem wcześniej, tak więc jak widzimy, no rozstrzał jest niesamowity, widać, że ewidentnie kapitał do nich napłynął, jest popyt, który skupił dosyć znaczną ilość tych akcji. Jeżeli chodzi o spółki drogie pod kątem ceny,
akcji za sztukę, to dzisiaj kęty urosły najmocniej, 1,43, nieznacznie powyżej zera Vigo System, KRK, Wawel, 11bit i mBank. Najwięcej traci CreepyJar, blisko 3%, czy LPP 1%, Neuka 0,5% w obrotach. Króluje nam LPP 28 milionów, mBank 3 400 000, 11bit 2 400 000, Benefit 2 100 000. Tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o te spółki, z którymi mieliśmy okazję się spotkać w ostatnich nagraniach, w indeksach na prowadzeniu WIG Games 0,75 na plusie, 19351, jeżeli ktoś rozgrywa kontrakt. Pozostałe indeksy bardzo nieznacznie powyżej zera. Tak więc polska giełda również dostała tutaj po głowie. WIG Chemia straciła 3,5%, potem górnictwo 1,81 i pozostałe indeksy, tak jak widzisz, w tym WIG 20 1,35 na minusie, 2115 punktów na chwilę obecną, EWIG 40,85 na minusie, 4018 punktów i ESWIG 80,66 na minusie, 12291 punktów. Tak więc tak to wygląda pod kątem indeksów. Jeżeli chodzi o WIG 20, czyli indeks najbardziej płynnych spółek i tych największych na polskiej giełdzie, to tylko Play i mBank nieznacznie, jak widzisz, 0,18 Play, mBank 10,1 na plusie. Pozostałe spółki również mocno tracą, w tym JSW 9,66 na minusie, no to musi już boleć. Tauron 2,69 na minusie, Lotos 2,52 na minusie, 2,18, Santander, PZU 2,10, tak więc widzimy, że też bardzo mocne są te spadki na WIGu 20. PZU wykręciło na to największy obrót, 110 milionów, PKO BP 83 miliony, JSW 80, czy PKN Orlen 64, łącznie z CD Projektem ponad 62 miliony i pozostałe spółki, tak jak tutaj masz okazję widzieć. Pamiętaj, że zawsze, że jak ja przesuwam, możesz sobie zatrzymać to nagranie i dokładnie się przyjrzeć poszczególnym spółkom, czy obrotom, czy tego, co Cię będzie interesować w tych zestawieniach. Jeżeli chodzi o indeks średnich spółek, MWIG 40, TS Games 5,61 na plusie w chwili obecnej, Kenty 1,43 na plusie, pozostałe spółki nieznacznie i też jest ich mało, tak jak widzisz, dosłownie kilka sztuk z tych 40, wszystkie inne są na minusie, tak jak tutaj widać, w tym najwięcej traci grupa Azoty, blisko 5%, Mabion 4%, Millennium 3,93, Getin 3,35 czy Enea 3%, tak więc mamy te dosyć też ciekawe spadki, jeżeli chodzi o MWIG 40. Jeżeli chodzi o obroty, no to tutaj TS Games 10 milionów przerzucone, blisko 11, Millennium 10 milionów prawie, Kernel 7,5 miliona prawie, Asecopol 4200, to są te największe obroty, jak widzisz, też pod względem obrotów MWIG 40 jest atrakcyjny dla inwestora indywidualnego. Jeżeli chodzi o ESWIG 80, czyli ten indeks małych spółek, to też nie ma spektakularnych stóp zwrotu. Dzisiaj Owostar 2,68, PHN 2,46 czy Autogaz 1,77, to są topowa trójka, tak więc nie ma tutaj szału w dniu dzisiejszym i zerknijmy sobie na minusy, które spółki traciły dzisiaj najwięcej, a najwięcej straciło dzisiaj nam OAT blisko 6%, Medicalc 5,29, Polnord 5,25 stracił, Elbudowa również 5,14, blisko piątka Team, tak więc to są te najmocniejsze dzisiaj straty na SWIG-u 80. Zerknijmy sobie jeszcze na obroty, kilkaset tysięcy, a liderami jest Polimex, 2 miliony przerzucone, Ambra 1 900 000, 1 900 000 Selvita, Apator 1 500 000, tak więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o obroty na SWIG 80. Zerknijmy teraz na indeks dla wszystkich wilków z Wall Street, kto lubi New Connect, to już patrzymy, co tutaj się ciekawego wydarzyło, a wydarzyło się całkiem sporo. Plantware, czyli nasz dzisiejszy debiutant, 72%, no w jedną sesję 577 tysięcy, niesamowite, firma, z tego co kojarzę, produkująca drewniane zegarki, tak więc no niesamowity strzał, gratulacje dla wszystkich, którzy posiadają te akcje i ładowali się w nich, można powiedzieć, że jakby debiutowała nowa konkretna spółka gamingowa z fajnymi premierami w zanadrzu, no to takich moglibyśmy się spodziewać, ale po takiej spółce też bardzo fajnie widać, że jednak ten potencjał wzrostu jest na tej spółce. Gratulacje dla wszystkich, którzy się pakowali w tą spółkę jeszcze pewnie przed debiutem giełdowym. Hemp 35%, też bardzo ładnie
Również popatrz, ile jest tych dwucyfrowych stóp zwrotu. Geotrans 21% na 1 200 000, tak więc nawet pod względem płynności zawsze można coś ciekawego wybrać. Carbon, JRE Holding 227 tysięcy, Carbon prawie bańka i mamy 13% i 12%, tak więc no New Connect naprawdę potrafi godnie tutaj dać zarobić swoim inwestorom, którzy ponoszą no przez to też o wiele większe ryzyko niż na głównym parkiecie. Musisz wziąć to pod uwagę, że tutaj no takie zjazdy mają miejsce w dwie strony. Zarówno możesz zarobić dwucyfrowo, jak i również możesz stracić. I oczywiście teraz Ci to pokazuję. Cofama 35% w dół, obojętnie, pomimo tego, że 1000 obrotu, no i co z tego? Masz na rachunku, jesteś w plecy 35%. Synerga 27%, 33 tysiące. Infoscan dzisiaj, pomimo kosmicznych wczoraj wzrostów, dzisiaj mamy zrzutkę na 19% w dół, 371. Potem mamy Afhol 15% w dół. Tak więc jak widzisz, no zawsze mamy taką sytuację, że pomimo tego, że ta płynność jest stosunkowo ograniczona na New Connectie i w głównej mierze tutaj inwestorzy indywidualnie rozdają karty, no to tak naprawdę ten rynek daje sowicie również zarobić, tylko tutaj musisz być przede wszystkim ostrożny, musisz mieć wysoki poziom tak naprawdę ryzyka, który jesteś w stanie zaakceptować i zupełnie inny portfel, jeżeli chodzi o zaangażowanie portfela w te akcje, bo tak naprawdę można się tutaj nieźle przewieźć. Pamiętaj, że jeżeli nie masz płynności na rynku, a jesteś zapakowany w duży pakiet akcji na swoim rachunku, to możesz mieć go ciężko potem skeszować i to też może spowodować ostry zjazd, jeżeli wyrzucasz akcje po PKC, nawet jeżeli masz bardzo fajne wzrosty. To musisz właśnie mieć pod uwagę, że ta głębokość rynku, jeżeli jest płytka, to może ona tutaj naprawdę dosyć mocne spustoszenie zrobić. Na zarówno w Twoim portfele pod względem skeszowania tego zysku, jak i również tutaj w wynikach na giełdzie. I jeżeli chodzi o top obrotów na New Connectie, 01 Cybaton 1 700 000, Columbus 1 300 000, 1 200 000, Geotrans to są te topowe obroty dzisiaj na New Connectie. I zerknijmy sobie na WIG, jak tam dzisiaj na WIG co ciekawego pokazał. I Bumbit, no na zamknięciu widzimy, że te 41 na 32 z tego co kojarzę właśnie jest zainkasowane. Potem mamy mocno na Ełko 17%, pięknie również do góry, gratulacje wszystkim, którzy posiadają, jeżeli to jesteś Ty, pochwal się w komentarzu. Quercus 8% do góry, również bardzo ładnie, i pozostałe spółki też po kilka procent do góry, w tym na obrotach wyróżniających się, na przykład Computron 7,76, czym TS Games 5,61 na 10 milionach, nawet Ursus nam wybił 3,5% do góry na 469 tysiącach. A z drugiej strony, co nam dzisiaj najmocniej traci? Dzisiaj najmocniej traci IBSM 20% na nieznacznych obrotach, na mocniejszych obrotach JSW jest królem, tak więc kto dzisiaj shortował JSW, to duże gratulacje, no bo naprawdę jest to niezła stopa zwrotu na JSW, jeżeli ktoś nie wierzył w tą spółkę. Potem na przykład takie spółki jak E2Dev 8,38, Reinhold 7,89 na minusie, czy też Moi 7,69, Resbud 9,82, tak więc tych spółek, które dzisiaj też dosyć konkretnie dostały po głowie, jest też trochę, nawet na większym obrocie mi się od razu tutaj pokazuje grupa Azoty, blisko 5% na minusie, 2 miliony, prawie 600 obrotu, tak więc jak widzimy, no takie informacje, które napływają na rynek, naprawdę potrafią wstrząsnąć tym, co tutaj się dzieje, tym bardziej, że pamiętaj, że polska giełda również stoi bardzo mocno kapitałem zagranicznym i gdy jest ten strach na rynku ogólno-międzynarodowym, to również będzie to wpływać na warszawski parkiet i może szarpać również poszczególnymi akcjami, szczególnie tych spółek płynnych, dużych, to może mieć tutaj odniesienie, jak również inwestorzy mogą się po prostu bać tego, co będzie się działo na rynku w kontekście najbliższego okresu czasu i przez to też możemy mieć jakieś zawirowania, ale oczywiście co będzie, czas pokaże. Być może Trump zaraz tweetnie jakieś pozytywne informacje, pozytywne news i zaraz będziemy mieć jutro mega pozytywne otwarcia wszędzie, a wszystkie giełdy, które jeszcze pracują, jeszcze chodzą, mogą również bardzo mocno zareagować w którąkolwiek ze stron, bo w zależności od rynku czy waloru, jaki obserwujesz, zarówno może być to wzrost, jak i spadek. Tak więc te sytuacje oczywiście nie są sobie równe. Tak więc to wszystko w tym podsumowaniu. Przypominam, wrzucaj wszelkie newsy, które są istotne według Ciebie pod spodem w komentarzach. Trzymam kciuki za Twoje wyniki. Pozdrawiam Cię na razie. Hej.